przyszliśmy do monasteru, mieliśmy w swoim sercu plan utworzenia miejsca, które upamiętni właśnie Władykę Mirona. Już kilka lat temu szykowaliśmy miejsce, które będzie najbardziej dostępne również i dla biernych, i dla ludzi przybywających do naszego monasteru. I po wielu pracach związanych z remontem tego obiektu, dlatego że ten obiekt był niewyremontowany wewnątrz, z pomocą rodziny świętej pamięci arcybiskupa Mirona została utworzona właśnie ta sala pamięci.